Cześć! Dzisiaj chcielibyśmy Wam pokazać kilka gier, które zawsze mamy w swoich torbach. W przeciwieństwie do ostatniego odcinka są to gry, do których nie potrzebujecie żadnych dodatkowych sprzętów typu komputer i internet. Są to gry, które możecie przygotować sami. Warto je mieć zawsze przy sobie, bo tak jak powiedziałam, są to gry, które mogą nas ratować w różnych sytuacji. Czy to jest 50 minut do dzwonka, czy na przykład niespodziewane zastępstwo, które tak bardzo lubimy. Akurat w naszym jedynym okienku. Kiedy miałyśmy iść do toalety i coś zjeść. I coś zjeść, dokładnie. Więc, żeby nie wyżywać się i nie przekazywać swojej frustracji uczniom, można im zorganizować naprawdę fajną i atrakcyjną lekcję. No i teraz kilka takich gier, które często my wykorzystujemy na naszych lekcjach. Którą ja przygotowałam, jest Kaboom. Pewnie słyszeliście o tej grze. Mamy do dyspozycji kartę, które możemy samodzielnie przygotować. Można je sobie zalaminować, żebyśmy mogli wiele razy korzystać z takiej gry. Uczniowie losują karty, po kolei odpowiadają na pytanie. W momencie, kiedy trafią na taką kartę Kaboom, odpadają wszystkie karty. I w momencie, kiedy skończy się czas, wygrywa osoba, która ma najwięcej w tym momencie uzbieranych kart. Czyli punktów niejako. Tak, czyli niejako punktów. Dobra. Te karty do gry Kaboom mogą się również przydać do kolejnej gry, która jest oparta też na klasycznej, już chyba większości osobom znanej jędze. Klasyczna jenga, którą możemy kupić w sklepie czy w internecie, jest dość duża i nieporęczna. Jest troszkę mniejsza. No właśnie, ja słuchajcie, znalazłam podróbkę jęgi w jakimś takim sklepie chińskim, z chińskimi rzeczami. Kosztowała chyba tam z 4 czy 6 zł, także naprawdę groszowe sprawy. Jest dużo mniejsza i jest bardzo lekka, więc można ją naprawdę wrzucić do torby i nie będzie dla nas dużym obciążeniem. No i teraz młodzież grająca w danej grupce w tą grę układa wieżę i musi po kolei wyciągać po jednym klocku. Przegrywa osoba, której wieża zawali się. Pic polega na tym, że aby wyciągnąć klocek, muszą odpowiedzieć na pytanie. I teraz można przygotować listę pytań, które wchodzą w grę. Można wykorzystać te same karty, które wykorzystujemy do gry w Kaboom, tylko powyjmować po prostu te karty, na których jest napisane Kaboom. Albo wersja w ogóle freestyle'owa, czyli młodzież sama sobie zadaje pytania, niejako przepytując się. Jeśli chodzi o język angielski, możemy na przykład powiedzieć, że zadajecie pytania w tym konkretnym czasie, odpowiedź również musi na przykład być w tym czasie. Jeśli chodzi o inne przedmioty, możemy im powiedzieć, że mają zadawać sobie pytania na przykład z ostatniej lekcji albo z jakiegoś tam konkretnego zakresu tematycznego. Tak, na przykład czy II wojna światowa, czy na przykład geograficzne jakieś pytania. Tak. Albo jeżeli chcemy, żeby to była uniwersalna gra, dobrze by one były takie podstawowe dla każdej klasy mniej więcej, które wszyscy uczniowie powinni znać, ale właśnie gdzieś tam często im to umyka. Tak, są pewne takie zagadnienia, które każdy młody człowiek powinien znać do matury, do egzaminu gimnazjalnego, tudzież do egzaminu ośmioklasisty. I to są jakieś takie podstawowe, o których oni często zapominają, więc to jest fajny sposób na powtórzenie tego. I wcale nie trzeba wykorzystywać jęgi do takiej gry, bo słuchajcie, ja kiedyś dostałam za darmo na jakiejś tam prezentacji bierki i też gram w bierki na takiej samej zasadzie. Żeby podnieść bierkę, trzeba odpowiedzieć na pytanie. Więc też frajda jest niesamowita, a to w ogóle zajmuje nie dość, że mało miejsca, to jest bardzo lekkie. Dokładnie, fajny pomysł, właśnie tym bardziej, że to nie są duże przedmioty, możemy je nosić w torebce albo gdzieś mieć przygotowaną taką torbę. W szafce nawet się mogą leżeć awaryjnie. Planowane, tak. I kolejną grą to jest też jakby przerobiona gra 5 sekund, którą też wszyscy znamy. I bardzo lubimy. I bardzo lubimy. Możemy wykorzystać tutaj do tego ten nasz ulubiony przyrząd, ale jeżeli nie dysponujemy nim, to możemy równie dobrze wykorzystać telefon komórkowy, czy na przykład stoper, zegarek, który każdy z nas posiada. I odmierzają dzieciaki wtedy czas. I również możemy ułożyć tutaj pytania, mogą być podobnie ułożone, tak jak normalnie mamy w grze 5 sekund, na przykład podaj trzy nazwy, czy mogą to być nazwy zwierząt, czy jeżeli chodzi o historię, to na przykład jakieś wydarzenia ważne w jakimś okresie, czy na przykład podaj trzy przyczyny, prawda? I wtedy uczniowie odpowiadają, oczywiście odmierzają czas.
I ta osoba, która zbierze najwięcej kart, wygrywa. Mhm. Taką kolejną grą, też opartą na zasadzie, na bazie kart, które wcześniej możemy sobie przygotować i używać wielokrotnie, jest coś inspirowane starym dobrym doble. Klasyczne doble, jak wygląda, też chyba każdy wie. Ja tutaj mam dwa przykłady. To doble jest też kupione w jakimś tanim sklepie. Typowo przygotowane do nauki języka angielskiego. Takie przygotowane przez Ciebie? Tak, tak. Znaczy one są oczywiście pobrane z internetu, te grafiki, ale pokazuję je tylko i wyłącznie jako przykład, że można je zrobić samemu, można spróbować znaleźć gdzieś w jakimś sklepie, nawet internetowym, i wrzucamy sobie na te karty dowolne rzeczy, które chcemy z młodzieżą powtórzyć. Mogą być jakieś takie ogólne słówka, zagadnienia, w zależności od przedmiotu, tak? Mogą to być flagi państw. Mogą to być skróty związków chemicznych, które dzieci muszą zapamiętać, więc no tutaj dowolność, tak? W zależności od tego, jaki przedmiot uczymy, to umieszczamy na tych kartach. I znowu dzieci zbierają karty, mówiąc jak najszybciej element, który łączy ich kartę z kartą, która leży na środku stołu. I znowu wygrywa osoba, która uzbiera jak najwięcej kart. Czyli tak jak widzicie, wszystkie gry mogą być wykorzystane na różnych przedmiotach, sprawdzając różny materiał, tak naprawdę to zależy od Was. I można wykorzystywać te karty na naszych własnych lekcjach, w 5-10 ostatnich minut lekcji, jeżeli nam zostało. Możemy je wykorzystywać na całe 45 minut, na przykład na zastępstwo, tak jak powiedziałyśmy, z zaskoczenia niezapowiedziane. I jeżeli mamy lekcje z całą dużą klasą, no bo te klasy są różne, tak? Ja uczyłam w szkole, w której było 36 osób w jednej klasie. Wówczas dzieliłam całą klasę na kilka mniejszych grupek. Każda grupka grała w jedną z tych gier i co 10 minut zmieniali się, czyli grupa numer 1 grała w grę 1, grupa numer 2 grała w grę 2 i po 10-15 minutach, to tam wszystko zależy, rotacyjnie zmienialiśmy te gry. Żeby się nie nudzili po prostu, żeby im się nie przyjadły. Bo 45 minut grać w jedną grę mogło być nudno, ale tak, jak mamy kilka do wyboru, to ciągle się to zmienia i to jest cały czas atrakcyjne. Napiszcie w komentarzach, czy Wy macie jakieś takie gry, które czasami ratują Was z opresji, a nam zostawcie łapkę w górę, jeżeli podobały Wam się nasze pomysły. Do zobaczenia! Do zobaczenia.